nie powie ci. Woda w rzece, dokąd iść, choć wiele lat. W jej toni się przegląda świat i odejść chcesz. Nieważne dokąd zabierz mnie, w to miejsce, gdzie czas w rzekę nie zamieni się. Gasi oddech w nas, zamarznie wnet ta fala, która niosła cię, marzenia, sny, tęsknota za tym wszystkim, by dogonić czas. Zetrze zimne lodu blask, nieważne, nie boli, nie drażni. Skrzydlaty niech umiera każdy, nim zmieni się w deszcz. Nieważne marzenia wczorajsze, bo mrok i lód je nocą zatrze, więc wolę dzień w oddali chęć. Woli z oczu tracę cię, milczenie twe umiera już na rzeki dnie. Przypadkiem mogłeś zrodzić się, lecz żyć przypadkiem nie da się. Nieważne. Nie boli, nie drażni. Skrzydlaty niech umiera każdy, nim zmieni się w deszcz. Mrok, lód, oh, 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 oh. Mrok, lód, wolę dzień, nie powie ci. Dokąd iść, choć wiele lat. W jej toni się przegląda świat i odejść chcesz. Nieważne dokąd zabierz mnie, w to miejsce, gdzie czas w rzekę nie zamieni się. Nieważne marzenia. Ania Biniek piosenką Nieważne powitała nas w 328 wydaniu audycji Radia Artem Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. W tym wydaniu zapraszam na spotkanie z fotografikiem Mariuszem Tomczukiem, który prezentuje swoje fotografie na wernisażu w Hrubieszowskim Domu Kultury. Następnie szczególnie maturzystów zapraszam do głośników, bo w kolejnym odcinku Podpowiedz Maturzyście porozmawiam z naszym absolwentem Bartkiem Kozłowskim, który studiuje automatykę i robotykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na zakończenie Kajtek Pańko i Karol Sztuk zapraszają na koncert. Koncert zespołu Time of the Sinners, który odbył się podczas muzycznej stajni Augijasza. Tak więc zapraszam na niezwykłe spotkanie. Na spotkanie z klasyczną fotografią, która już dzisiaj jest bardzo rzadko spotykana, ale pan Mariusz Tomczyk potrafi o tym wspaniale opowiadać. Tak więc zapraszam na wernisaż fotografii. Sala Hrubieszowskiego Gotthardtu zamienia się dzisiaj w studio fotograficzne. Wernisaż, podczas którego zostaną zaprezentowane dzisiaj fotografie pana Mariusza Tomczyka. Jest
okazją do podróży w świat fotografii, która już odeszła trochę w przeszłość, ale mająca swój klimat i zupełnie zmieniająca nasze spojrzenie na rzeczywistość. Na razie jeszcze nie ma zbyt wielu gości, ale mam nadzieję, że za chwilę Gotthard zapełni się widzami, więc ja może wykorzystam tą chwilę i poproszę głównego bohatera o parę słów wprowadzenia. Wystawa składa się ze zdjęć robionych własnoręcznie. Są to zdjęcia na papierze srebrowym, czyli nie wydruki. Robione to jest bez użycia komputera. Można, zapewniam. Wszystkie te prace są wykonane przeze mnie ręcznie, opracowane tematycznie oczywiście. W ciemni własnej, w przerobionej łazience. Obrobione od początku do końca. Robione między innymi aparatem własnej konstrukcji. To jest właśnie ten klamot wielki, który obsługuje dwa formaty, 4x5 cala i 5x7 cala, czy 13x18 cm dokładnie. I dlaczego twarda tradycyjna? Pewnie większość sobie zada pytanie, a nie cyfrowa, prawda? Chociaż ja używam też aparatu cyfrowego, między innymi do skanowania negatywów, także nie można powiedzieć, że leży się kurzy. Wróciłem do korzeni przypuszczalnie. Jak większość z nas gdzieś tam z tyłu głowy mamy to dzieciństwo, to chłopięctwo w naszym przypadku, prawda? I poza tym jakieś takie nawiązanie do tradycji, ucieczka od tej nowoczesności, bo ona jest momentami dosyć taka męcząca, delikatnie mówiąc. I szukanie siebie w tej fotografii, w próba wyrażenia siebie, swoich emocji właśnie za pośrednictwem fotografii, którą się robi właśnie tylko i wyłącznie we własnym zakresie, prawda? Czyli od początku do końca cały proces to my. Nie możemy na nikogo zwalić winy, jedynie na siebie. Także to jest o tyle dobre, jest to może trochę uciążliwe na początku, ponieważ to wymaga jednak sporej wiedzy, bo w przeciwieństwie do fotografii cyfrowej tutaj nie widać co, jak w trakcie się dzieje, czyli nie ma podglądu. Dopiero po wywołaniu negatywu widzimy efekt, chociaż jest to negatyw, prawda? Ponieważ ja używam tylko negatywów, czarno-białych negatywów. I plus ewentualnie jakieś modyfikacje typu tonowanie herbatą, kawą czy tonerami takimi dedykowanymi sepiowymi chociażby. Tutaj jedno zdjęcie jest właśnie właśnie w ten sposób zrobione. Poza tym jest to taka smakowita fotografia. Przy tym zalewie digitalnej, cyfrowej fotografii, która często robiona jest byle jak w pośpiechu z biodra, całe gigabajty materiału, którego później najczęściej nie przegląda. Wiadomo, że to niestety wpływa na jakość i tak dalej. Poza tym nie jestem zwolennikiem postprodukcji. Często ta postprodukcja powoduje, że plik wyjściowy przestaje być plikiem w momencie, kiedy wychodzi z komputera, prawda? Czyli zupełnie inne zdjęcie nam wychodzi i to po prostu mnie nigdy nie bawiło. Ja nigdy się nie bawiłem w obróbkę. Stwierdziłem, że idę w puryzm, czyli przelewam swoją wiedzę, swoje umiejętności, swoją jakąś wrażliwość na papier, dokładnie papier srebrowy i te wszystkie, tak jak mówię, zdjęcia łącznie z ambrotypami, bo też używam różnych technik historycznych, jak ambrotypia, cyanotypia czy technika litowa. To wszystko jest zaprezentowane na wystawie. Pokrótce opowiem Państwu przy okazji i po prostu trzeba to lubić. Ja to po prostu lubię. Nie muszę tego robić, a chcę. Dzisiaj jesteśmy już otoczeni cyfrową techniką. Czy można w ogóle zaopatrzyć się w materiały tradycyjne do takiej właśnie fotografii? Oczywiście, bez problemu. Jest to wszystko dostępne w zasadzie najczęściej drogą internetową, ponieważ sklepów jako takich stacjonarnych praktycznie nie ma ze sprzedażą. W większych ośrodkach, powiedzmy, miejskich jeszcze się zdarzają. Natomiast o dziwo reaktywują się małe firmy, tak jak włoska Ferrania w ubiegłym roku. Po prostu grupa byłych pracowników skrzyknęła się i po kilku czy kilkunastu latach reaktywowała firmę, która produkuje materiały czarno-białe, między innymi właśnie negatywowe. Także tutaj coś się dzieje. Chińczycy robią negatywy i cięte, i rokę typu 120, prawda, czyli szeroki format. To znaczy szeroki format 120, czyli roka 120. Natomiast, co jest ciekawe, jest spora grupa entuzjastów, która bardzo chętnie wraca do tego. Część ludzi to są ludzie, którzy kiedyś liznęli tego tematu i później wracają po pewnym czasie. Zresztą, że mówię, jest to tak się dzieje, jakoś tak w sposób niewymuszony. Druga sprawa to są ludzie młodzi, którzy często jeszcze w szkołach w ramach zajęć fotograficznych
są zapoznawani z technikami właśnie tradycyjnymi, prawda? I często są zajęcia właśnie z technik tradycyjnych. I bardzo dobrze, ponieważ duch w narodzie nie ginie, jak się okazuje. I poza tym no, aparaty, sprzęt, który rejestruje wszelkie maści są dostępne z drugiej ręki, wiadomo, na różnych portalach aukcyjnych. I co jest dobre w tym momencie, ja sam się ucieszyłem, bo ja zaczynałem tą przygodę kilka ładnych lat temu, że kiedyś sprzęt był marzeniem, o niektórych markach w ogóle się nie słyszało, teraz to wszystko jest. Można kupić, sprzedać i nie stracić, czyli złapać, po prostu znaleźć ten swój sprzęt. Ja na przykład robię najczęściej, jeśli chodzi o średni format, mam IORZ, którą znalazłem po kilku różnych, zupełnie odrębnych rozwiązaniach, ponieważ no, ma swoje plusy. Jest duża, ciężka, ale też ma, wbrew pozorom jest ergonomiczna. On jest widoczna właśnie dla porównania z aparatem wielkoformatowym. I co jest, mówię, istotne, to działa. To są stare technologie, to jest stary design, to są sprzęty wiekowe. Ja używam optyki 30-40-letniej w małym obrazku, w średnim obrazku, bo też mam inne też modele. Natomiast to cieszy, że to działa i to się nie psuje. I ważne jest, że rejestruje ten obraz tak, jakbyśmy chcieli. Ale mówię, do tego trzeba czasu, żeby po poznaniu sprzętu, prawda, skupić się na kadrze, bo to jest najważniejsze. Czyli to, co chcemy pokazać, to, co czujemy, przelewamy. Czy to będzie cyfra, czy to będzie negatyw, to już jest może mniej istotne. Natomiast uważam, że bardziej interesująca jest właśnie ta przygoda z fotografią tradycyjną i każdego namawiam, o ile to jest możliwe, do popróbowania. Bo warto. To nie jest druga droga fotografia, wbrew mitom, jakie krążą. Natomiast daje naprawdę dużo satysfakcji i nie robi się masówki, ponieważ tutaj ta fotografia uczy pokory i myślenia przed naciśnięciem, w tym momencie wężyka spustowego, jeżeli chodzi o wielki format, czy średni, którego też używam na co dzień praktycznie i też wykorzystuję wężyk spustowy, czyli myślimy przed, a nie po. I nie ma komputera po drodze. Halo, nie ma. Tu się robi wszystko ręcznie i tyle, ile wiemy, tyle zrobimy. Także polecam, bo to uczy myślenia naprawdę i dyscypliny. To byłoby doskonałe, gdyby tutaj znalazło się młode pokolenie, które jest już pokoleniem cyfrowym i nie zna tych technik, ale powrót płyty winylowej to też o czymś świadczy, że jednak te szaleństwa cyfrowe nie do końca daje satysfakcję, że jednak te stare techniki mają duszę. Ja zapytam jeszcze o to, co pan lubi fotografować. Tematyka, ale jak najbardziej, oczywiście to jest podstawowa rzecz, bo to musi wynikać z nas, prawda? Są mody, są jakieś tam powiedzmy tematy preferowane przez jakieś określone grupy, natomiast ważne, żeby się oderwać od tego wszystkiego i myśleć po swojemu, korzystać z własnego systemu nerwowego. Także tutaj człowiek w różnych postaciach. Nawet krzesła, które ja fotografuję, to jest człowiek. Człowiek zawoalowany, powiedzmy, prawda? Ponieważ to wiadomo, człowiek i krzesło to rzecz nierozłączna, krzesło się robi pod człowieka. Ja używam starych krzeseł, które wyszperałem z nimi w Rubieszowie, po starym ryneczku, w jednym z rozbieranych domów starych. I te krzesła biorą udział. Mam tabory, który pamiętam jako dziecko, więc te rzeczy zabieram ze sobą. No, łatwiej jest fotografować krzesło niż czasami modelkę, która się wierci, kręci, rusza i marznie. Także tutaj są to względy też praktyczne, ale tak z przymrużeniem oka. Chodzi też o to, że to są rzeczy stare, są to rzeczy, których ja nie poddaję renowacji. Podobnie jak zresztą martwe natury, które robię w oparciu o stare różne flakony, różne butelki, stare zeschnięte rośliny. Czyli takie życie po życiu trochę. Wszędzie można znaleźć motyw, tylko trzeba wysiąść z samochodu, pochylić się i podumać chwilę. Trzeba się zatrzymać po prostu, bo w tym zwariowanym świecie dzisiaj nie da się tego wszystkiego wyłapać i ciężko być sobą, tak mówiąc szczerze, poddając się temu nurtowi. Trzeba po prostu zatrzymać się i poświęcić trochę czasu sobie i własnej wrażliwości. A poza tym, jeśli chodzi o tematykę, jeszcze wracając do tematu, tak jak mówiłem, robię też ambrotypię, czyli jest to fotografia na płytach plastikowych, na szybie, cyanotypię, czyli powiedzmy jest to fotografia taka może niedosłowna w takim potocznym rozumieniu, ale wykorzystująca papier z kolei akwarelowy i korzystająca ze światła, czyli z promieniowania UV, czyli słońca bądź lampy UV, które są tutaj niejako czynnikiem, który rejestruje obraz na papierze akwarelowym. Także to jest też ciekawostka. I
Co jeszcze, jeśli chodzi o tematykę, no mówię, martwa natura, człowiek, martwa natura, pejzaż. W zasadzie są rzeczy, które ciężko czasami sprecyzować, nie? Człowiek się zastanawia, po co to zrobił, ale było to coś, co kazało zatrzymać, rozłożyć często ciężki sprzęt, przekadrować, wykadrować, oddzielnie zmierzyć światło, ponieważ tutaj te moje aparaty to jest tylko i wyłącznie obsługa manualna, więc pomiar światła jest zewnętrzny, ze zewnętrznym światłomierzem. Wprawdzie współczesnym bardzo, ale tu też jest ważny ten pomiar światła, ponieważ nie ma takiego przypadku cyfry, że jest delay i wraca miejsce. Tu jest kosz i to boli wtedy, bo szkoda materiału, a przede wszystkim szkoda ujęcia, prawda? Bo coś się podziewa. A drugi raz, tak jak ja zauważyłem po sobie, kadrowanie drugi raz to już nie jest to samo. To już jest takie trochę odsmażanie naleśnika, czy tam omleta, czy tam, jak nam to się mówi. Także polecam. To jest bardzo fajna rzecz. Jest dużo różnych materiałów w internecie. Cała wiedza praktycznie jest dzisiaj w internecie. Trzeba to wszystko znaleźć. To nie jest jakieś specjalnie skomplikowane. Materiały, wszystko jest dostępne. Ten feeling, jaki towarzyszy tej fotografii, nawet smak, zapach wywoływacza, utrwalacza, które ja przerabiam, prawda, bo ja się akurat w tym w cudzysłowie specjalizuję, to jest rzecz nie do przecenienia, a ten magiczny motyw wychodzenia obrazu w kuwecie, może przereklamowany, może się wydawać. Za każdym razem ja osobiście to przeżywam, kiedy ten obraz się pojawia właśnie w wywoływaczu przy czerwonym bądź żółtym świetle, w zależności od używanych materiałów. Także zupełnie inna epoka, ale to jesteśmy tylko my i światło, prawda? No i sprzęt, który musi być, żeby coś zarejestrować. Piękna zabawa. Czy jest to zupełnie nowa, właściwie wspaniała dziedzina aktywności? Mówię tutaj o młodych ludziach, którzy nie znają tej fotografii analogowej, starej fotografii klasycznej. I właściwie odpowiedział Pan już na moje pytanie, że to jest obszar, który może dać niesamowitą satysfakcję. Zgadza się. Poza tym fotografia bardzo dużo czerpie z malarstwa, a im bardziej się cofamy w tych technikach, prawda, historycznych, tym jesteśmy bliżej malarstwa, ponieważ ja nie umiem malować, więc zacząłem fotografować. Ale sposób kadrowania, pojęcie światła rembrandtowskiego jest do dzisiaj wykorzystywane, w związku z czym kamera obskura kiedyś to była wykorzystywana przez malarzy, też na styku właśnie epok, w związku z czym bardzo łatwo trafić w te opary, powiedzmy, malarstwa. Ja jako wielbiciel malarstwa impresjonistycznego, poza tym Vermeera, Rembrandta, powiem, że bez żadnego jakiegoś wysiłku sięgnąłem do wydań albumowych, do historii. Poza tym planuję odtwarzanie niektórych dzieł właśnie malarzy, na początek idzie Vermeer z trzema obrazami, w taki mój trochę sposób, czarno-biały oczywiście, na negatywie, luźno nawiązujący do trzech obrazów, to będzie Mleczarka, Korączarka i Kobieta z dzbanem bodajże, czy coś w tym sensie, już nie pamiętam tego tytułu. Także w każdym razie warto zabawić się w interpretację, własną interpretację, wykorzystać tego medium, jakim jest czarno-biała fotografia, bo to jednak daje to naprawdę dużo satysfakcji. Na razie dziękuję. Także dziękuję bardzo. Posłucham teraz, co będzie na wernisażu. Tam może na ten główny hol, bo... Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Pani Dyrektor Domu Kultury Emilii Feliksiak oraz moim własnym. Witam bardzo serdecznie na wernisażu Mariusza Tomczuka pod tytułem Spojrzenia wewnętrzne. Jest to fotografia tradycyjna. Mariusz zaszczycił swoją wystawą nas w ubiegłym roku. Mieliśmy prezentację fotografii Hrubieszów. Troszeczkę inaczej chyba? Trochę inaczej. Pokazać stary. Był to okres jesienny, później jego prace prezentowane były na Deptaku Hrubieszowskim. Obecnie ma taką małą galerię w restauracji Czekoladka, a obecnie prezentuje wystawę w Hrubieszowskim Domu Kultury. Dodam tylko, że w ubiegłym miesiącu były prace prezentowane w Chełmskiej Galerii i tutaj witam bardzo serdecznie Państwa Kaczmarskich z Chełma. Oni gościli właśnie wystawę Mariusza Tomczuka u siebie. Witam bardzo serdecznie naczelnika Wydziału Starostwa Powiatowego Dariusza Czujkowskiego. Witam wszystkich przedstawicieli, sympatyków dzisiejszego spotkania.
Drodzy Państwo, Mariusz jest skromny, mówi, że jest amator, jest samoukiem, ale jak się przyjrzeć pracom, to widać profesjonalizm, wielkie zaangażowanie. To, co robi, robi to z wielką pasją, z wielkim oddaniem. Pracuje w technice bardzo takiej tradycyjnej, czarno-białej, eksperymentuje, lubi używać papiery i sprzęt, praktycznie który został już częściowo odłożony na półki, ponieważ technologia cyfrowa troszeczkę nas tak zachwyciła, a on wrócił z powrotem do tej tradycyjnej techniki i czego dowodem jest właśnie obecna wystawa. Drogi Mariuszu, poprowadź dalsze spotkanie, troszeczkę zdradź nam te wszystkie tajniki, bo wiem, że jest co mówić o każdej wystawie. Dodam tylko, że tematem wystawy ulubionym jest człowiek, jest również martwa natura, pejzaż, architektura. Elementem takim łączącym, tak jak tutaj widzimy, jest na przykład element krzesła, które tutaj fajnie nam zaaranżowało. Jestem fanem krzeseł. Proszę. Cieszę się, że Państwo przybyliście na mój wernisaż fotografii bardzo niemodnej dzisiaj, także tym bardziej to świadczy o tym, że takie zainteresowanie jest. Dlaczego tradycyjna? Tradycyjna dlatego, że zaczęła mnie uczyć myślenia, prawda? Ja stwierdziłem osobiście oczywiście, że cyfra mnie odmurza, więc wróciłem do starych technik po to, żeby zastanowić się nad tym wszystkim, spowolnić troszeczkę i wrócić też do korzeni, do jakichś tam czasów szczenięcych, prawda, bo tu też zawsze jakoś tak próbujemy przemycić pewne treści z tamtych czasów, poprzez chociażby sam fakt używania takiej tradycyjnej metody, czyli generalnie fotografii srebrowej, czarno-białej, bo ja używam tylko negatywów czarno-białych w różnych formatach, natomiast generalnie jest to bardzo świetna zabawa, która pozwala naprawdę raz wrócić do historii, do korzeni tej fotografii niemalże, ponieważ tam dalej Państwo zobaczycie jest aparat fotograficzny, który sam zrobiłem sobie w momentach, kiedy się nudziłem i ten aparat do dzisiaj pracuje, rejestruje obraz. Jest to aparat wielkoformatowy, oparty bardzo luźno na konstrukcjach XIX-wiecznych, także jak się chce, to można. Ważne, żeby był pomysł i żeby była, powiedzmy, była jakaś pasja z tym związana. Jak widać na tych fotografiach moich są te krzesła, o których Andrzej wspomniał, czyli jest to taki jakby symbol człowieka, ponieważ no wiadomo, człowiek i krzesło, prawda, krzesło i człowiek. Są to stare krzesła, część krzeseł to są krzesła, które są wyszperane tutaj w naszych starych, rozbieranych co jakiś czas domach. Jedno jest z byłego rynku zielonego w centrum miasta i ja po prostu troskliwie przytuliłem te krzesła do siebie i używam ich, nie poddając się oczywiście renowacji, czyli one są takie, jak je wygrzebałem, odkurzyłem, trochę odpajęczyłem i tak one pozują, prawda, mi do tych fotografii, na tle najczęściej jakichś starych, zabytkowych architektur, bo też lubię tą architekturę, te właśnie rzeczy, które są już tak katowane z zębem czasu, jak to się mówi, i że praktycznie nikt na nie nie zwraca uwagi, natomiast uważam, że one wtedy właśnie są warte zarejestrowania i utrwalenia, bo nigdy nie wiadomo, jak długo jeszcze nam będą służyć, towarzyszyć. Martwa natura. Jak widać, butelki, różne stare maszyny, flakoniki, klucze. Są to rzeczy, które być może ktoś powie, no Boże kochany. Ale też są to rzeczy stare. Są to rzeczy stare, gdzieś wyszperane, wygrzebane, wyżbędane gdzieś od kogoś. Często ludzie wyrzucają takie rzeczy, natomiast ja je zbieram. Nie? Także można powiedzieć, że mam mały śmietnik, ale dobrze nam z tym. Także tutaj chodzi o to, żeby znaleźć to swoje miejsce na ziemi, krótko mówiąc, prawda? Ja je znalazłem, zdaje się. Mam nadzieję, że tak będzie i będę mógł gdzieś tam w drugim życiu, po życiu, powiedzmy, fotografować dalej. Fotografia ta zaczęła się właśnie od mojego obrazka, prawda? Czyli tak jak wszyscy kiedyś mały format, czyli negatyw perforowany, później czyli jakiś zenit, jakaś zorka, jakieś certo. No i później, powiedzmy, długo nic. Po gdzieś około 10-12 lat temu wróciłem do tej starej techniki, ponieważ wszystko jest dostępne. Wszystkie materiały, wszystkie sprzęty działają, znaczy wszystkie. No, duża część sprzętów sprzed lat, kilkudziesięciu działa, więc można wejść niejako w tą atmosferę tamtych lat w miarę bezboleśnie i w miarę tanio, prawda? Ponieważ są to rzeczy dosyć tanie dzisiaj i nie tracące na wartości, a dostarczające naprawdę dużej satysfakcji, jeżeli się przestawi z tej pełnej automatyzacji, digitalizacji nagle w coś, co daje
taką randkę w ciemno, prawda? Czyli nie widzimy z tyłu obrazu, bo nie widzimy, nie wiemy, co zarejestrowaliśmy, nie wiemy, co wyjdzie. Tak do końca nie jesteśmy pewni efektu. I to jest właśnie w tym wszystkim takie smakowite, prawda? Oczywiście to nie jest zajęcie dla ludzi, którzy żyją, powiedzmy, z jakiejś tam fotografii zawodowo i muszą zrobić 300, powiedzmy, odbitek jednego kadru, bo tutaj jest też spora zmienność. Także tutaj trzeba pamiętać o tym, że w tej fotografii, no, ja przynajmniej szukam tej właśnie niepowtarzalności, jak chociażby ambroty, czyli mokra płyta kolodionowa. To są te trzy zdjęcia, które wiszą tam na czarnym tle. Są to zdjęcia robione na szkle, a są konsekwencją właśnie tego, że sobie zrobiłem aparat fotograficzny, prawda? Ponieważ jest to wielki format, a tą technikę można stosować tylko w wielkim formacie, więc przerobiwszy jedną z kaset oryginalnych pod tą technikę, zacząłem też ciekawości rejestrować właśnie obraz metodą właśnie mokrego kolodionu. Bardzo fajna zabawa. Zdjęcie jest jedno, nie ma drugiego, nie można tego skopiować w takiej formie, w jakiej ono jest. Także mamy jedyny egzemplarz na świecie. Czyli co? Jesteśmy happy, tylko my to mamy, nikt więcej tego nie ma. Także mówię, polecam zabawę. Nie jest to takie skomplikowane, cała wiedza jest w internetach dzisiaj, także kwestia tylko znalezienia, poszukania. Ja służę oczywiście też informacją, jakby ktoś chciał z moich kolegów, koleżanek, to bardzo chętnie służę, jakieś tam korepetycje, gratis oczywiście. Najważniejsze jest to, żeby się dobrze bawić. Tam dalej Państwo zobaczycie jeszcze inne techniki historyczne, typu cyanotypia, czy też, które wykorzystuje jako nośnik papier akwarelowy, czyli taki zwykły do farbek, prawda, tylko odpowiedniej gęstości, ponieważ jest moczony w różnych roztworach. A obraz jest naświetlany promieniami UV, czyli albo słońce, albo lampa UV. Poza tym technika litowa, ta to już jest w ogóle zwariowana metoda, zwłaszcza, że ja używam 26-letnich papierów fotograficznych jeszcze postsowieckich. Także tu już jest hardcore, bo nigdy nie wiadomo, co wyjdzie. Bo u nich nigdy nie wiadomo, co wyjdzie. Natomiast do tego jeszcze dochodzi wywoływacz infekcyjny litowy, który jest też dosyć takim krnąbrnym roztworem, także nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć efektu końcowego i kiedy on się wynurzy z kuwety. Także jest niezła jazda. Pierwsze zdjęcie w technice litowej wydeptywałem 25 minut przy kuwecie. 25 minut trzeba było pilnować kuwety. Także nie dla każdego. Ja się dziwię, że ja to wytrzymałem. Także tutaj widzicie Państwo, jest sporo tych technik, które są pochodną niejako, prawda, które można już, jeśli się wdepnęło w tą jedną zasadniczą, w ten jeden zasadniczy nurt, można, jeżeli się chce, korzystać z tego dobrodziejstwa, czyli obecności i chemii, bo można chemię składać samemu, także to jest żaden problem. Można kupować gotową chemię. Reaktywują się ciągle jakieś małe firmy, które produkują materiały fotograficzne typu negatyw czy papier fotograficzny. Poza tym można korzystać ze starych materiałów, z typu, ja tutaj już miałem zdjęcia na materiałach wschodnio-niemieckiej firmy Orvo, negatyw 25-letni, Kasia, Chymka córka, była właśnie zarejestrowana na tym materiale i bardzo dobrze wyszła. Bardzo dobrze wyszła, także nie jest powiedziane, że ktoś ma 26 lat, to jest B. Akurat jeżeli był dobrze przechowywany materiał, wszystko to daje. I tu jest też fajna zabawa, satysfakcja, bo można tanio kupić, poeksperymentować, nie być do końca pewnym efektu i to dopiero smakuje. Czyli pogoń za królikiem. Jednego z wielkich fotografów, który zapytano, czy zrobił zdjęcie życia, powiedział, nie, mam nadzieję, że nie zrobię. No ja też tak uważam. Także podpisuję się pod tym. Ważne, żeby też starać się coś powiedzieć, tak? Te swoje emocje, skupić się na tym, co mamy gdzieś tam w środku, i przelać to na papier, czy w jakiejś innej formie, wyartykułować się, prawda, chodzi o to, żeby zdążyć w tym naszym wcieleniu ziemskim. Co by to nie znaczyło. Także tutaj polecam wszelkiego rodzaju szukanie własnych umiejętności, prawda, po to, żeby w jakiś sposób zrealizować się też za życia i po prostu pokazać, że można, że ja też potrafię. Tu jest też troszeczkę takie mrugnięcie w stronę fotografii cyfrowej, prawda? Chociaż ja sam mam aparat cyfrowy i od czasu do czasu nim robię zdjęcia, ale bardzo rzadko. Głównie służy mi do skanowania negatywów, bo tutaj stwierdziłem, najlepiej mi wychodzi skanowanie. Czyli najlepiej mi wychodzi używanie aparatu cyfrowego w czynności skanowania negatywów. Także każdy ma swoje. Natomiast tutaj trzeba zaznaczyć jedno wyraźnie, że tutaj nie ma po drodze komputera, Photoshopa, nie ma tutaj nic.
To jest wszystko robione tymi ręcymami. Z przymrużeniem oka. I proszę Państwa, można nie kombinując, nie siedząc nocami nad Photoshopem czy komputerze, można to zrobić, pobawić się. Z tym, że praca w ciemni polega na tym, że jak się wchodzi na 3 godziny, to się wychodzi nieraz z dwoma zdjęciami, prawda? Bo to wymaga tej ręcznej roboty i eksperymentów, prawda? Często prób. Ale powiem szczerze, że można się przestawić z masowego strzelania 450 plików w ciągu pół godziny do zrobienia 2 zdjęć w ciągu 3 godzin. I to daje satysfakcję. A dlaczego tym mówię? Bo robiąc masowo często czegoś nie zauważamy, trochę rozdrabniamy się i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, jeżeli już idziemy do ciemni, robimy 2-3 zdjęcia po to, żeby powiesić je na ścianie, na sztaludze postawić. Tam, gdzie jest miejsce obrazu, grafiki, zdjęcia, czegokolwiek, co chcielibyśmy oglądać. Nie w internecie, nie w komputerze, bo to nie jest forma. Ja traktuję komputer i internet, czy Facebooka chociażby, bo mam tam jakieś fanpage'a, jako taką wglądówkę, prawda? Taki strzał informacyjny. Patrzcie, zrobiłem znowu rolkę, prawda? Natomiast nie drukuję nawet tych zdjęć, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. Przestało mnie to satysfakcjonować. Jeżeli mam jakieś zdjęcia do zrobienia, to ja wybieram sobie te pliki na podglądzie, prawda? Czy właśnie obserwując nawet w komputerze i dopiero wtedy rzucam na papier. I wiem, czego się spodziewać. I to jest właśnie dobre, bo pozwala nam wybrać najlepsze z najlepszych. A nie robić powiedzmy 300 zdjęć, które gdzieś tam w tapczanie leżą i się kurzą i stanowią pożywkę dla jakichś dziwnych stworzeń. Także tutaj warto też pomyśleć nad tymi naszymi najlepszymi zdjęciami, bo każde te zdjęcia w jakiś sposób robi, prawda? Mając telefon, mając jakikolwiek aparat fotograficzny. I oczywiście nie każdy musi mieć ciemnię fotograficzną, przerabia tak jak ja łazienkę na ciemnie, tak jak chociaż mam brodzik w ciemni, także dajemy radę. Także polecam jeszcze raz tą fotografię i polecam szukanie tego siebie właśnie. To łączy się z tym, żeby zwolnić troszeczkę, prawda? Troszeczkę się rozejrzeć, poszukać, popatrzeć. Czasami trzeba pojechać w teren. Ja to od czasu do czasu robię, jak mam chwilę wolnego czasu. I powiem szczerze, nie trzeba jechać daleko. Nie trzeba jechać daleko, żeby znaleźć fajne motywy, tylko trzeba wiedzieć, czego się szuka, prawda? A to też nieraz wymaga czasu. Ale szukajmy. Pogoń za królikiem jest zawsze najbardziej sexy. Także tutaj polecam tą metodę, bo szukamy, aż w końcu znajdziemy. Technika, wiecie Państwo, to jest rzecz, która pozwala realizować się, ale dla mnie to jest o tyle istotne, że wszystko jest robione ręcznie, prawda? Czyli ja to wszystko muszę wiedzieć, żeby od momentu zakupu negatywu, założenia do aparatu, naświetlenia, wybrania kadru, ta fotografia też uczy myślenia przed kadrowaniem, a nie po, bo mówię, nie ma postprocesu. Jeżeli ktoś lubi siedzieć, lęczeć i plamkować, to nie polecam, bo to jest naprawdę męczące zajęcie. Ale trzeba nieraz retusz robić, prawda? Tuszem chińskim w kamieniu na przykład, prawda? Nie ma klik, tylko jest pędzelek, tusz chiński i się siedzi i się kombinuje po nocach. Także do czego zmierzam? Kurz, wszędzie jest kurz. Ja już teraz wiem, co czuł Don Quixote walcząc z wiatrakami. Cholera, to jest naprawdę męczące. Na każdym kroku jest kurz i na każdym kroku jest niestety gdzieś tam jakaś plama. Niektórzy mówią, zostaw, to też jest twoja praca, nie? No bo w końcu ten kurz też bierze udział w zawodach, jakby nie. Tylko zależy się, jaka to jest plama jeszcze, w zależności od tego. Można pójść w całkowity purys, można się pobawić trochę w retusz, to też uczy cierpliwości i to bardzo, także polecam. Każdy ma jakieś swoje ulubione przedmioty, swoje ulubione miejsca, jakieś ulubione zdarzenia. Warto to wszystko w jakiś sposób, mniej lub bardziej zawalowany, próbować pokazać. Internety mamy teraz dostępne, ogólnie każdy może się pokazać, zrobić jakiś tam set zdjęć, nagrać swoją muzykę, czy powiedzmy puścić powiedzmy jakąś swoją pracę haftowaną. Ważne, żeby to było nasze. Żeby to nie było gdzieś tam jakieś kopiowanie, chociaż kopiowanie jest dobre na pewnym etapie, kiedy się uczymy. Kopiowanie mistrzów, czyli patrzenie, obserwowanie pracy, prawda? Obserwowanie, analiza prac, powiedzmy w tym momencie jakichś już dokonanych malarstwa czy dobrych zdjęć, po to, żeby zrozumieć, skąd te zachwyty się biorą, tak? No bo skoro tak, mówimy czarno-białe i mówię, Boże, kochane, jak się zachwycają, ja też zrobię sobie czarno-białe, też się nie będą zachwycać. A nie, sam to przerabiałem. No nie ma tak. Nie wystarczy być czarno-białe, nie wystarczy mieć 7 kilo sprzętu, żeby zaraz być fotografem. Które lubię najbardziej? Powiem szczerze, że najbardziej takiego
takiego jakby takiej atmosfery. Dostarczają mi te zdjęcia właśnie robione wielkim formatem, ponieważ jest to zabawa też głębi ostrości, prawda? Ten aparat jest zrobiony tak, że można wykorzystać pokłony, shifty, tilty i pivoty i wpływać na plastykę obrazu. Także tutaj nie ma żadnych filtrów, jakie są, powiedzmy, dostępne w fotografii cyfrowej, tylko to jest wszystko robione na etapie aparatu. Bo ja wychodzę z założenia, że skoro mi fabryka dała 4x5 cala, to ja to muszę zagospodarować tak, żeby nie stracić, powiedzmy, na chociażby materialnie na tym, prawda? Nie lubię przekadrowywać. Akurat tutaj te zdjęcia nie są całe, ponieważ zdjęcie z wielkiego formatu ma jeszcze takie charakterystyczne skrzydełka, ale to już jest jakby dla masochistów. Natomiast dla nas takich, bo to technikalia, prawda? Większość ludzi nie interesują technikalia, mówią nieważne czym, ważne jak. Okej. Natomiast tutaj w wypadku tej fotografii jednak to wszystko, ten każdy etap ma wpływ na efekt końcowy. Tutaj się nic nie dzieje przez przypadek. To tak jest tabliczka mnożenia. Nie da się zrobić przerwy. Poza tym ja mówię, bardzo ulubionych nie mam. Mi się wszystkie moje podobają, no bo gdyby mi się nie podobało, to bym ich nie robił. Ja ich szukam cały czas, to jest inna sprawa, ale odpowiada mi plastyka tego obrazu. Mam jakąś taką parę negatyw wywoływać, bo to też trwa trochę, zanim się znajdzie, bo każdy musi wypracować swoje czasy wywoływania, te różne rzeczy, które są związane. Tu nie ma gotowych receptów, to są tylko ogólne informacje, które potrafią ukierunkować, ale własne efekty osiąga się poprzez lata pracy. I ważne jest też przewidywalność, prawda? Mimo wszystko, tak jak mówiłem, część tych technik jest nieprzewidywalna i to jest fajne w nich, bo nigdy nie wiadomo, co wyjdzie, ale też jeżeli idziemy z wielkim formatem, dźwigamy już te kilogramy, to chcemy przyjechać z materiałem naświetlonym odpowiednio i to też jest właśnie zadanie tej naszej wiedzy, którą musimy posiąść, prawda? Tego za nas komputer nie zrobił, bo tak jak mówię, nie ma go po drodze, prawda? Także na szczęście. Także tutaj są rzeczy, powiedzmy, mojego dziadka okulary, świeczniki, aparat mojego ojca, maszyna do pisania jeszcze ze znakami swastyki, nie wiem skąd się wzięła, może gdzieś Niemcy zostawili, bo mieszkam w domu przedwojennym. Powiedzmy, jest laska po mojej babci, także to są też efekty takie zbieraniny po rodzinie, prawda? To są też emocje. Tu jest kompozycja u mnie na ścianie, na budynku gospodarczym, to jest też dom w brusach. Z brusa z 25 bodajże roku, gdzie tam jest taka mała kolekcja tych wszystkich klamotów sprzed kilkudziesięciu lat. One sobie tam wiszą, no i czasami właśnie pozwalają się zarejestrować. Przepraszam, że tak byłem. Taboret, ten biały tutaj, proszę, tu jest dom na ulicy Narutowicza. On już go nie ma, w tamtym roku został rozebrany. To jest tu i to jest ten sam dom. Taboret to jeszcze ja jako dzieciak pamiętam. U rodziców był i on jest wykorzystywany też do tej fotografii. Także jest tam jakaś historia w to zakręta, prawda? Dom na Czerwonego Krzyża. Krzesło oczywiście jest, dom na Czerwonego Krzyża, którego też już nie ma. Hakon, prawda, u góry. Także to są rzeczy najczęściej tutaj fotografowane, bo tak jak mówiłem, nie trzeba jechać nie wiadomo gdzie na koniec świata, żeby zrobić fajne zdjęcie. Nie mówię o dobrym zdjęciu, mówię o fajnym zdjęciu, które nas satysfakcjonuje i które coś ze sobą niesie, prawda? Jakieś treści, które my znamy, niekoniecznie muszą być dostępne dla innych. Ale mówię, interpretujemy. Butelki, zeschnięte kwiaty, to wszystko ma swoje miejsce w naszym życiu, tylko najczęściej się je wyrzuca, a ja je wtykam wtedy do flakonu. O, tak mam po prostu. Także proszę pytać, proszę korzystać, proszę... Aha, wystawa jest... Andrzej, do końca miesiąca... Nie, to tam na początku maja gdzieś się kończy. No, także zapraszam do oglądania, można zapytać. Tu gdzieś wizytówka jest, tam jeszcze ja wizytówki zostawię. Gdyby ktoś potrzebował informacji, to będzie... Tutaj telefon jest, wszystko jest, także jakby ktoś chciał... Nawet zobaczyć moją łazienko ciemnią łazienkę, to jestem otwarty i mogę zademonstrować, mogę zrobić nawet mały pokaz, nie ma problemu. Wszystko jest porozkładane, ponieważ to są za duże rzeczy, żeby je składać do szafek. Nie mam takich szafek zresztą. Tak, od razu z marszu. Także proszę jeszcze pytać, jak nie, to zapraszam do oglądania, później następna część, tam mówię, jest aparat. Wielki format ma
fajną cechę, która jest dosyć męcząca na początku, to znaczy obraz, a można będzie zobaczyć, obraz na matówce jest odwrócony do góry nogami i zamieniony stronami, także lewa jest prawa, prawa jest lewa. Tak, żeby zrobić zdjęcie, żeby ono miało stało na nogach, to trzeba tutaj zrobić translację i to wszystko podwracać, tak? Niezły hardcore, ale efekty są. Aparat, który stoi obok, czyli ma mija, z kolei jest kadrowana z góry, też na mapówkę. To tu już jest prościej, bo jest obraz stoi na nogach, natomiast jest tylko zamieniony stronami. Prawa, lewa, lewa, prawa. Fajna zabawa. Natomiast jeszcze wrócę do tego kolodionu, prawda, do ambrotypu. To jest bardzo technika, taka technika bardzo, bardzo wymagająca, ponieważ po oblaniu płyty mamy około 15 minut, żeby zrobić zdjęcie, wywołać i żeby emulsja nam nie zastygła. To jest o tyle ciekawe, że jak widać tutaj takie opalizujące srebro, to jest bardzo charakterystyczne dla ambrotypów. I mówię, co jest ciekawe, na fanpage'u była taka informacja właśnie związana z ambrotypem. Ja oblewam szybę przezroczystą, prawda? I w momencie, kiedy patrzymy na efekt pracy, na przykład pod światło, mamy negatyw. W momencie, kiedy umieści się ambrotyp na ciemnym tle, robi się pozytyw. W tym samym momencie, także jest to dosyć niesamowite zjawisko. A mówię, zdjęcie jest tylko jedno, tego się nie da skopiować. I co? Mówię, dyscyplina. Jest 15-17 minut. Agnieszka coś o tym wie, Dorota coś o tym wie, bo pozowały. Poza tym jest to bardzo, bardzo wymagająca, jeśli chodzi o światło, technika. Ale jak można, jak widać, można. Jak się chce, to się da. Jak się da, to się chce. Także zapraszam. Aha, jest to zeskutek. Może widzę dla pełnoletnich oczywiście. Kasteczka dla niepełnoletnich. Galeria na głównym holu Wieszowskiego Domu Kultury wypełniona jest właśnie zdjęciami, fotogramami, tak chyba lepiej to nazwać, dziełami pana Mariusza Tomczuka. Wśród uczestników wernisażu spotkałem panią Agnieszkę Jamrosz. Proszę o parę słów wrażeń z dzisiejszego spotkania. Po raz pierwszy jestem na wernisażu prac pana Mariusza Tomczuka, ale fotografię znam skądinąd, ponieważ przyjaźnimy się, także mam wgląd regularny w jego twórczość i fascynuje mnie, bardzo mi się podoba. Jestem pod wrażeniem tej ogromnej wiedzy i wspaniałego daru przekazania tego. Szkoda trochę, że młodych tutaj nie ma zbyt wielu widzów. Być może zainteresowaliby się tą techniką, która daje niesamowitą satysfakcję. Ja myślę, że to ma jeszcze przyszłość, że młodzi ludzie po fascynacji komputerem, bo to jest jednak dosyć nużące i fotografią cyfrową, jednak zajmą się tym. Zresztą mamy tutaj przedstawicieli uczniów, akurat z naszej szkoły. Pani profesor Janczuk zachęciła ich przyszli, także mam nadzieję, że znajdą godnych naśladowców. Ja też tak myślę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podpowiedz maturzyście to cykl audycji dedykowany maturzystom i nie tylko. Zapraszam teraz na spotkanie z Bartkiem Kozłowskim w studiu radia RTM Staszic. Czas wielkanocny to jest czas, w którym możemy powitać studio dawno niewidzianych gości. Teraz zapraszam na spotkanie z Bartkiem Kozłowskim, studentem drugiego roku Akademii Górniczo-Ochotniczej. Witam. To będzie audycja z cyklu Podpowiedz maturzyście. Maturzyści już szykują się do egzaminu maturalnego, ale przecież egzamin maturalny to jest tylko chwila przed podjęciem bardzo ważnej życiowej decyzji o wyborze dalszego kierunku nauki, czyli po prostu wyborze studiów. No a później po studiach wybiera się już na dłuższy czas zajęcie, które ma dać nam przede wszystkim satysfakcję, ale przy okazji również i pieniądze. Bartku, więc może zacznijmy od tego. Co podpowiedziałbyś maturzystom przed maturą? Cóż, przed maturą na pewno podpowiedziałbym im, żeby jeszcze wykorzystali każdą możliwą chwilę na naukę, którą mają, ponieważ nawet
nawet można powiedzieć, że dosyć późno można nauczyć się czegoś jeszcze, co no, a nuż się przyda, prawda, na maturze. Okaże się, że powiedzmy czytali, czy ktoś czytał coś, ja chyba miałem jedną taką sytuację, że coś czytałem dzień przed maturą i okazało się właśnie, że pojawiło się na maturze, także żeby każdą możliwą jeszcze chwilę wykorzystali do nauki. Myślę, że to jest taka jeszcze podpowiedź na jako taką ostatnią chwilę. A jak przed samym egzaminem? Bo przecież to, w jakiej formie wejdziemy na salę, no też ma duże znaczenie. Oczywiste jest, że imprezowanie w ostatni wieczór przed egzaminem pisemnym z polskiego czy z matematyki no nie ma sensu, ale też i zakuwanie do ostatniej chwili, do ostatniej nocy również. Jak z twojego doświadczenia to? Cóż, na pewno tak jak sir wspomniał, to impreza w ostatni wieczór to jest bardzo zły pomysł, to każdemu odradzam. Myślę, że tak. Tak jak powiedziałem, ostatnie, że tak powiem, chwilę, żeby coś jeszcze przeczytać, coś się jeszcze nauczyć, jak najbardziej. Ale same dni przed samym egzaminem myślę, że trzeba dać na luz. Trzeba, no powiedzmy, może coś jeszcze przeczytać, ale tak totalnie właśnie na luzie, żeby już siebie, że tak powiem, kolokwialnie nie spinać, tylko po prostu, a zobaczę sobie coś takiego jeszcze. Także sam czas właśnie przed samym egzaminem, już powiedzmy nawet tydzień, może pół tygodnia przed samym rozpoczęciem matur. Myślę, że to powinien być czas na właśnie leciuteńką, ewentualną naukę, ale jednak takie trochę wyluzowanie się, danie sobie takiego spokoju w pewnym sensie psychicznego, żeby po prostu wejść na tą salę i nie wejść, prawda, tam roztrzęsionym, bo to jest bardzo, to jest po prostu najgorsze chyba, co można zrobić, czyli wejść, prawda, roztrzęsionym, myśleć, o Boże, co będzie, jak nie zdam, jakie dadzą pytania, co to będzie, po prostu taka totalna trwoga. To jest najgorsze, myślę, że co można zrobić. Także trzeba odpocząć, trzeba się wyspać, coś przeczytać, nie wiem, pójść na rower, tak żeby na spokojnie wejść z jak największym spokojem psychicznym właśnie na salę i po prostu to napisać. Wszystko, co się wie. Matura to jest właściwie taka pierwsza sesja egzaminacyjna. Ty masz to co pół roku. Jak byś porównał poziom stresu matura i sesja egzaminacyjna? Jakbym porównał poziom stresu? To tak troszeczkę trudno powiedzieć, bo faktycznie rzecz biorąc, sesja to nie jest jedyny termin w pewnym sensie. No bo wiadomo, na niektórych uczelniach jest jeden termin, potem jest poprawkowy, na niektórych, na przykład jak u mnie na Akademii Górniczo-Hutniczej, są powiedzmy zazwyczaj 3 terminy, więc jest troszeczkę większy spokój na zasadzie, że jak nie uda się teraz, to uda się później. Cóż, niektórzy też robią tak, że faktycznie matura im nie pójdzie, no to poprawiają za rok, ale poziomy stresu czasami są, uważałbym, podobne. Nie zawsze, no to też oczywiście zależy od przedmiotu. No ale no, jedno i drugie jest, no nie da się ukryć, stresującym właściwie przeżyciem, ale ze wszystkim sobie można poradzić. Do wszystkiego sobie można przyzwyczaić. Myślę, że matura to jest w sumie, to jest dobra rozgrzewka przed sesją. Bo no mamy, prawda, tak jak mówię, ten poziom stresu. Po prostu wiemy, że musimy się sprężyć, musimy to napisać, dać z siebie wszystko. No i po maturze oczywiście, ale właściwie tak mi się wydaje, że praktycznie wybór kierunku studiów dokonuje się u każdego znacznie wcześniej. Chociaż no chyba są też tacy, którzy robią to w ostatniej chwili. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób, na pewno nie, bo podjęcie decyzji o wyborze kierunku studiów jest to już takie ukierunkowanie się do dalszej pracy, no i cała już przyszłość zawodowa jest tutaj zdeterminowana tym wyborem kierunku studiów. No i najważniejsze jest, żeby ta praca była pracą, która daje satysfakcję, no i tu ciągle aktualne jest chińskie przysłowie, rób to, co lubisz, a całe życie nie będziesz pracował. Bartku, jak właśnie temat wyboru kierunku studiów wyglądał, nie tylko może z twojej perspektywy, ale też na pewno w klasie maturalnej obserwowałeś swoich kolegów, koleżanki, jak to wyglądało? To znaczy tak, zacznę może od tego, jak to wyglądało mniej więcej u mnie. Sama idea jako taka mojego kierunku, to znaczy właśnie na to, na co chcę pójść, pojawiła się jako taka właśnie usora na zajęciach, za co kolejny raz dziękuję. No dziękuję. Ale dokładnie, że tak powiem, taka decyzja, którą podjąłem, że to jest, że właśnie automatyka i robotyka, że to jest kierunek studiów, na który chcę pójść i uczelnia,
pojawił się w momencie, kiedy zgłosiłem się do udziału w konkursie o diamentowy indeks AGH. To był ten moment i to był październik, listopad do 2013 roku jeszcze, czyli tego roku przed maturą. Wtedy właśnie był pierwszy etap, no i potem oczywiście kolejne etapy. Także to tak wyglądało z mojej perspektywy. No i jeszcze miałem swego czasu, pamiętam, jak składałem już aplikację na studia, jak wybierałem kierunek, miałem lekki dylemat, ponieważ w tym roku, znaczy inaczej, u mnie na uczelni są dwa wydziały. Jest wydział, powiedzmy w skrócie, elektryczny i mechaniczny, no pomijając oczywiście wszystkie inne. Ale na tych dwóch wydziałach właśnie jest dostępna automatyka i robotyka. Automatyka i robotyka na elektrycznym miała wyższy próg niż na mechanicznym. I do zeszłego roku, w sensie do roku poprzedzającego moje składanie papierów na studia, można było wybrać drugą automatykę i robotykę jako kierunek alternatywny, czyli jeżeli ktoś się nie dostał na wydział elektryczny. I w tym roku, w którym ja składałem właśnie podanie na studia, została zablokowana ta możliwość. I ja właściwie do ostatniej chwili wahałem się, którą automatykę i robotykę wybrać, ponieważ bałem się, że no nie dostanę się właśnie na tą lepszą i no nie wiem, no pójdę na coś innego, coś co będę mógł zaznaczyć jako kierunek alternatywny. No i to powiem szczerze, że troszeczkę dopisało mi może szczęście, no bo bałem się, że może podwyżał w tym roku próg, ale jednak się zmieściłem tam z, powiedzmy, miałem około 20 kilku punktów zapasu właśnie na ten lepszy kierunek i no udało mi się. Trochę to właśnie było szczęśliwe. No i no nie wiem, no powiedziałbym, że radziłbym radziłbym po prostu jednak zapewnić sobie trochę lepszą, jakby, że tak powiem, opcję zapasową niż ja, ponieważ ja się przyznam szczerze, składałem podanie tylko i wyłącznie na Akademię Górniczo-Hutniczą i generalnie rzecz biorąc właśnie tylko jeden kierunek mnie interesował, czyli to była właśnie automatyka i robotyka. Każdy inny alternatywny, jaki miałem, no w razie gdybym się nie dostał, w sumie mnie nie interesował, więc no radzę jednak wybrać jakieś koło zapasowe. A jak twoi koledzy, koleżanki? Tak, jak moi koledzy i koleżanki. Z tego, co pamiętam, to co po niektórzy jeszcze tak do ostatniej chwili, powiedzmy, byli dosyć no niezdecydowani. Mówili, że może to, może tamto. No byli niezdecydowani. Byli też tacy, którzy powiedzieli, że albo to, albo nic. Więc no oczywiście to zależało, no mówię, niektórzy tak, niektórzy inaczej. Także no powiedzmy, no to jest jakoś tak indywidualnie, po prostu od osoby zależy, czy ona już się wcześniej zdecyduje, czy jednak do ostatniej chwili tak się zastanawia. No i zakładając już pozytywny efekt rekrutacji na studia, rozpoczynamy życie studenckie. No i wiele osób też podchodzi do tego z pewną obawą, no czy poradzi sobie, czy ten nowy sposób zdobywania wiedzy no, będzie w ich zasięgu. Czy czułeś jakąś dużą różnicę pomiędzy ilością czasu i koniecznością koncentracji w nauce na studiach i w liceum? To znaczy tak, na pewno jest różnica, jeżeli chodzi o ćwiczenia, ponieważ no i wykłady, to nie są już lekcje w szkole, one nie trwają 45 minut, one trwają 1,5 godziny, a czasem w tym semestrze już pojawiły mi się zajęcia, które trwają po 2 godziny 15, czyli po 3 godziny lekcyjne takie szkolne. To jest no, pewna różnica, do której jednak idzie się dosyć szybko przyzwyczaić i jak będą się zdarzać zajęcia, które będą trwać 45 minut, okaże się, że przez te 45 minut nie da się zrobić właściwie nic i no i mijają po prostu jako kamgnienie, prawda? Jeżeli chodzi o takie skupianie się na nauce i tak dalej, jest troszeczkę inny system, ponieważ powiedzmy na lekcjach zawsze jest tak, że no, może nauczyciel kogoś wziąć do odpowiedzi, no i naprawdę no, okaże się, że ktoś nie umie, no i siada jedynka. Na studiach jest trochę inaczej, ponieważ nie każdy prowadzący ceni sobie jakiś system odpytywania czy sprawdzania wiedzy. Są takie zajęcia, na których powiedzmy jest ileś jednostek lekcyjnych, one są zrealizowane, potem jest kolokwium, potem znowu i tak dalej. Także są prowadzący, którzy właśnie nie sprawdzają jako taką poziomu wiedzy poza samymi kolokwiami, bo kolokwia zawsze są i zawsze będą, nie ma ćwiczeń ani żadnych zajęć bez kolokwiów.
a są niektórzy, którzy na bieżąco sprawdzają, także to zależy. Niemniej, jeżeli mamy do czynienia z przedmiotem, na którym prowadzący nie sprawdza na bieżąco naszego stanu wiedzy, nie należy sobie jednak robić zaległości. Nie należy tego rzucać w kąt na zasadzie nauczę się, prawda? Tylko jednak z mniejszym, prawda, że tak powiem, kolokwialnie też mówiąc po studencku, ciśnieniem, siąść sobie od czasu do czasu, przeczytać, zrobić parę zadań, tak żeby po prostu nie okazało się, że za tydzień mam kolokwium i mam do przerobienia nawet, załóżmy, pół semestru. Ponieważ, da się, naprawdę w takich totalnie awaryjnych przypadkach da się. Ale to nigdy nie skutkuje, nie wiem, piątką. Da się to napisać na trzy, ale czy o to chodzi, prawda? Przecież mamy stąd wynieść jakąś wiedzę. Robimy to dla siebie poza tym. Tak, więc sposób uczenia się, a przede wszystkim systematyczność, to jest sprawa bardzo istotna. Należy włożyć to tylko do takich opowieści anegdotycznych, gdzie egzaminy się realizuje na zasadzie 3 Z, zakuć, zdać, zapomnieć. Niektórzy dodają jeszcze kolejne Z, no ja nie będę tutaj już rozwijał tego. Natomiast stres przed sesją egzaminacyjną, to oczywiście ja pamiętam z własnych wspomnień, bo mieszkałem w dzielnicy, która i miałem z okna widok na miasteczko akademickie. To fajny był widok, godzina 1 w nocy, praktycznie cały Lublin ciemny, ale akademiki okno w okno się świecą, także to wiadomo, co to oznacza. Ale to jest kwestia indywidualnej wytrzymałości. Bartku, wybór kierunku studiów oczywiście to jest też i wybór dalszego toku aktywności zawodowej. Absolwenci Politechniki są w tej chwili na topie, są poszukiwani. Właśnie, czy już odczuwasz to, że jesteś w tej grupie studentów, którzy prawdopodobnie będą przebierać w ofertach pracy? To znaczy, jeszcze, że tak powiem, żyję tym spokojnym życiem, takim troszeczkę, prawda, jeszcze nie myśląc o pracy i tak dalej, ale jak najbardziej jestem świadomy tego, że czekają mnie niedługo, prawda, staże i innego typu rzeczy. Także jeśli chodzi o mnie, to ta świadomość jest, ale jeszcze, że tak powiem, nie na pierwszym planie. No tak, bo to jeszcze nie jest połowa studiów. Nie, jeszcze nie. To dopiero w drugiej połowie. Czas leci bardzo szybko. Oczywiście na studiach nie tylko się studiuje, ale również spędza się mile czas. Jak funkcjonują studenci poza nauką w Krakowie? Jak funkcjonują? Myślę, że na pierwszym planie, na samo takie top, na podium oczywiście trzeba postawić miasteczko studenckie AGH, ponieważ jeżeli chodziłoby nawet nie o sam okres juwenaliów, tylko po prostu można powiedzieć nawet cały rok, to jest jako takie, serce, prawda, studentów AGH. Jeżeli chciałoby się, prawda, spotkać z kimś, to zazwyczaj robi się to na miasteczku, szczególnie w okresie właśnie juwenaliów, kiedy są tam tysiące po prostu osób, dziesiątki, może nawet setki grilli, kiełbasek i wszystkiego i po prostu jest jedna wielka impreza, także studenci się bawią. Poza tym oczywiście to jest Kraków, jeżeli chodzi o mnie. Jest mnóstwo fajnych miejsc, sam Kraków oczywiście do spacerowania, do zwiedzania czasem oczywiście. Też na przykład zdarzyło mi się być w czymś takim jak Escape Room albo Dom Strachów. Też bardzo fajne rzeczy, polecam osobiście. Także myślę, że zawsze jakaś rozrywka się znajdzie. A czy zaglądałeś do takich kultowych, już legendarnych miejsc jak Piwnica pod Baranami? Wiem, gdzie to jest, ale jeszcze nie miałem okazji tam być. No właśnie, ciekaw jestem wrażeń, ale to jest oczywiście okazja, jeszcze na pewno się przydarzy. Bartku, podpowiadać maturzystom można by było bardzo wiele. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia podpowiedź. Także dziękuję Ci za wizytę w studio i zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo. A teraz część muzyczna naszej audycji. Kajtek Pańko i Karol Sztuk zapraszają do wysłuchania muzyki z koncertu Muzyczna Stajnia Augijasza. Muzyczne audycje
w radiu RTM Staszic. Witamy słuchaczy radia RTM Staszic. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy retransmisję koncertów w Hrubieszowie ze stajni Augiasza. Serdecznie zapraszamy. W pierwszym odcinku posłuchamy zespołu Time of the Sinners. Grają ze sobą od września 2013 roku, pochodzą z Zamościa. Wykonują połączenie gatunków gothic rock, melodic rock, power metal oraz heavy metal. W skład zespołu wchodzą Kinga Szewczuk wokal, Rafał Michałuszko i Jacek Palak na gitarach, Michał Małecki na gitarze basowej oraz Jakub Wróblewski na perkusji. Zapraszamy do wysłuchania koncertu. We'll be right back.
turning right in our way. The speed of the darkness, the speed of the light. Don't bother your freedom, you're up for the fight. You spread your young wings to fly, but it's been in time, just won't slow down. It's like a war, it is a lie. It's the time of the sinners around. Into the sunshine, into the shade, the strong will arise, but the strange will fade. And you're running breathless, and you're running late. You think it's your dreams, but you chase them away. You spread your young wings to fly, but it's fear inside, just won't slow down. It's like a
still feels and I still heal. Pray for tomorrow, find your own space. What are you looking for? I need time to heal. I want to tear deep to God. I want to kill fears and I still heal. Pray for tomorrow, find your own space. Ostatni numer, nasz najmłodszy, myślony parę tygodni temu. Muzyka.
go deeper to see the decay. I walk in and so hatred. Now I'm just doing the funeral. Hold my tainted, hold my memory. I had to be sacrificed. Be gone, be gone. To był właśnie koncert zespołu Time of the Sinners. Jako ciekawostkę dodam, że są właśnie w trakcie nagrywania swojej debiutanckiej płyty, więc niedługo utwory, których właśnie wysłuchaliśmy, będziemy mogli usłyszeć je w wersji studyjnej. Za tydzień usłyszymy zespół The Fake Group.